Witam Państwa serdecznie, nazywam się Elwira Jasińska i jestem lekarzem kliniki Bocia. Miło mi Państwa zaprosić na dzisiejszy live, który będzie poświęcony zespołowi policystycznych jajników. Zespół policystycznych jajników jest najczęstszą endokrynopatią występującą u kobiet w wieku rozrodczym. Publikacje podają, że częstość występowania zespołu wynosi od 3 do 12% w grupie kobiet w wieku powyżej 30 roku życia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nastolatki, to częstość zespołu jest od 3 do 6%. Jest to zespół, który ma etiologię wieloczynnikową. Mówimy o tak zwanym modelu gonadotropinozależnym, w którym zaburzenie w syntezie hormonów przysadkowych, mówimy tu o LH i FSH i proporcjach między tymi hormonami jest zaburzone, w efekcie czego mamy nieprawidłowe dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych w jajniku. Drugi model to jajnikowy, w którym jest nadmierna produkcja w jajniku androgenów i model insulinozależny, który jest związany z insulinoopornością. Wiemy, że zespół policystycznych jajników ma podłoże genetyczne, tylko nie znamy, wiemy, że nie jest to jeden gen odpowiedzialny za to zaburzenie, a jest to grupa wielu genów, które powodują wystąpienie tegoż schorzenia. Wiemy też, że potrzebne są pewne czynniki spustowe, które powodują, że u danej pacjentki zespół będzie miał formę objawową. I do takich czynników spustowych zaliczamy m.in. czynniki środowiskowe i tutaj wpływ androgenów mamy na płody płci żeńskiej. Niska masa urodzeniowa noworodka, to noworodków płci żeńskiej, także predysponuje do rozwoju zespołu metabolicznego i zespołu policystycznego jajników. Wiemy też, że częściej u dziewczynek, których mamy lub babcie chorowały na PCO, te PCO wystąpi. Jeśli chodzi o kryteria rozpoznania, czyli to kiedy możemy podejrzewać zespół policystycznych jajników, to od wielu lat posługujemy się kryteriami rotterdamskimi. W tych kryteriach mamy 3 składowe. Spełnienie 2 z 3 umożliwia nam postawienie rozpoznania zespołu policystycznych jajników. Pierwszym z kryteriów są zaburzenia miesiączkowania. Kiedy o tych zaburzeniach możemy myśleć? Prawidłowo u kobiety w wieku rozrodczym odstępy między cyklami powinny wynosić 35 dni. Jeśli są dłuższe, możemy podejrzewać zaburzenia miesiączkowania i zaburzenia owulacji. Te kryteria trochę są inne u dziewczynek, które dopiero zaczęły miesiączkować. Jeśli mamy nastolatkę, to w pierwszym roku miesiączkowania za prawidłowe uznajemy cykle trwające do 90 dni, czyli patologią są cykle dłuższe niż 90 dni, a w kolejnych 2-3 latach za prawidłowe uważamy cykle od 21 do 45 dni, czyli dopiero cykle, które są dłuższe niż 45 dni, mogą oznaczać cykle bezowulacyjne. Drugim kryterium jest hiperandrogenizacja, czyli mówimy tu o tak zwanej hiperandrogenizacji, czyli androgenizacji klinicznej albo biochemicznej. Jeśli chodzi o tak zwaną kliniczną, to najczęściej jest to łojotok występujący u pacjentki trądzik albo owłosienie, tak zwany hirsutyzm, czyli twarde włosy, które pojawiają się w miejscach charakterystycznych dla mężczyzn. Tu jest głównie warga górna, broda, okolica kresy białej, okolica wokół brodawek sutkowych, okolica lędźwiowa, plecy, ramię, a także okolica uda. I druga składowa to jest tak zwana hiperandrogenizacja kliniczna, pozakliniczną, biochemiczna, czyli najlepszym takim markerem byłoby stężenie wolnego testosteronu. Niestety jest to parametr, który cechuje się małą powtarzalnością, w efekcie czego wykorzystujemy albo całkowity testosteron, albo tak zwaną frakcję wolnych androgenów, którą wyliczamy jako stosunek całkowitego testosteronu do stężenia białek wiążących globuliny i tak zwany wskaźnik FAI powyżej 5% oznacza hiperandrogenizację. Trzecią składową tego zespołu jest obraz jajnika. I w kryteriach rotterdamskich mamy co najmniej 12 pęcherzyków wielkości
od 2 do 9 mm, oznaczone między 3 a 5 dniem cyklu lub objętość jajnika powyżej 10 ml. Nowsze kryteria, które pojawiły się w 2018 roku grupy endokrynologów, są mniej restrykcyjne i zakładają, że o PCO możemy myśleć, kiedy tych pęcherzyków mamy powyżej 20 o wielkości od 3 do 9 mm lub ta objętość, która pozostała 10 ml. Tu warto podkreślić, że stwierdzenie 2 z 3 umożliwia nam stwierdzenie diagnozy PCO, ale pod warunkiem, że mamy do czynienia z pacjentką, która nie jest już nastolatką, tak? Bo u nastolatek rozpoznanie zespołu policystycznych jajników jest zdecydowanie trudniejsze, ponieważ wiemy, że wysokie poziomy hormonów wzrostu są odpowiedzialne za wysokie ilości androgenów, w efekcie czego my objawy androgenizacji klinicznej, czyli łojotok, trądzik, czasem też wypadanie włosów, czy pojawienie się włosów w miejscach niecharakterystycznych dla kobiet, obserwujemy u zdrowych też dziewczyn w okresie dojrzewania. Dlatego też, aby rozpoznać PCO u nastolatki, musimy mieć spełnione 3 kryteria, a nie tylko 2, a także jest taki postulat, żebyśmy zawsze zrobili tak zwany poziom testosteronu lub frakcję FAI, ponieważ sam kliniczny objaw androgenizacji nie jest wystarczający do tego, żeby postawić rozpoznanie zespołu policystycznych jajników. Teraz tak, wiemy, że jest to schorzenie, które niesie ze sobą wiele powikłań. Tutaj mówimy przede wszystkim o tym, że mamy powikłania pod postacią zaburzeń owulacyjnych, czyli mogą wystąpić jak najbardziej trudności z zachodzeniem w ciąży. Chciałabym podkreślić i trochę też uspokoić pacjentki, że PCO nie jest równe niepłodności. Te pacjentki zachodzą w ciąży, tylko często potrzebują naszej pomocy, czyli pomocy lekarza, żeby wywołać cykl jako cykl owulacyjny. Wiemy, że taka zdrowa kobieta bez objawów PCO ma 8 na 12 cykli owulacyjnych, czyli ona także w każdym cyklu nie zajdzie w ciążę. W przypadku PCO te cykle są też owulacyjne, ale ich jest 2-3 w ciągu roku, dlatego pojawiają się trudności z zajściem w ciążę. W jaki sposób tu możemy pomóc? Na pewno stymulacja owulacji i mamy szereg leków, które wykorzystujemy i które pacjentkom możemy zaproponować. Oczywiście jeśli takie metody stymulacji z obserwacją cyklu nie przynoszą efektu, ostatecznością zostaje program in vitro, który najczęściej takim pacjentkom pozwala na uzyskanie ciąży. Poza zaburzeniami stricte owulacyjnymi jest to też ogólny problem metaboliczny, czyli taka pacjentka w przyszłości ma możliwość rozwinięcia cukrzycy typu drugiego lub insulinooporności. To są pacjentki, które często borykają się z otyłością. U nich częściej w późniejszym czasie będziemy obserwowali dyslipidemię, czyli powikłania zakrzepowo-zatorowe, takie powikłania jak na przykład zawał serca wynikający z wysokiej frakcji lipidów. To są też pacjentki, u których częściej obserwujemy bezdech senny. Poza oczywiście niepłodnością, zaburzeniami wynikającymi z tych zaburzeń metabolicznych, są to też pacjentki, u których częściej wystąpi na przykład w ciąży cukrzyca ciążowa i też są to pacjentki w grupie ryzyka większego odsetka poronień. Chciałabym tylko powiedzieć, że potrafimy ten zespół, może wyleczyć go nie potrafimy, ale potrafimy pomagać pacjentkom poprzez włączenie odpowiednich leków i do tę grupę leków można podzielić sobie na antyandrogeny, czyli przede wszystkim jeśli skupiamy się na leczeniu hiperandrogenizacji, na regulacji cyklu. No i tu niestety dla tych pacjentek, które dopiero zaczęły miesiączkować, czyli do 2 roku życia, takim wyborem jest zastosowanie metforminy, ewentualnie właśnie leków antyandrogennych. Po takich 2 latach miesiączkowania jest możliwość włączenia doustnej tabletki antykoncepcyjnej i tutaj wybieramy z reguły preparaty niskoestrogenowe, aby zmniejszyć to ryzyko zakrzepowo-zatorowe, które i tak u tych pacjentek jest zwiększone z uwagi na zaburzenia metaboliczne, z takim składnikiem gestagennym stricte antyandrogennym. Tak? Poza tym lekami,
które stosujemy, jest metformina, którą także wykorzystujemy, ponieważ zmniejsza insulinooporność, a tym samym zwiększa frakcję białych wiążących androgeny, a także obniża poziom testosteronu. No i taką ostatecznością, za którą czasem wykorzystujemy, jest tak zwana elektrokauteryzacja jajnika. Tylko chciałabym tutaj jakby powiedzieć, że jest to zarezerwowane tylko dla tych pacjentek, które nie odpowiadają na leczenie pod postacią indukcji owulacji. Najczęściej największe korzyści uzyskują z tego pacjentki z PCO z niskim BMI. Ta elektrokauteryzacja, o czym chcę podkreślić, zmniejsza nam rezerwę jajnika, dlatego powinna być ostrożnie proponowana pacjentkom. Na pewno obniża poziom androgenów, zwiększa ilość białek wiążących globuliny, wywołuje, przywraca cykle owulacyjne. Ale jeszcze raz to podkreślam, zmniejsza rezerwę jajnika. No tyle początkiem wstępu. Mam nadzieję, że będzie żywa dyskusja, więc zapraszam Państwa do zadawania pytań, jeśli są jakieś, które nadal Państwa nurtują. I widzę tutaj już pierwsze pytanie. Jakie są objawy, przy których pacjentka może podejrzewać, że ma PCOS? Czyli to już sobie myślę, że omówiłyśmy, czyli powtórzę tak pokrótce, czyli na pewno zaburzenia miesiączkowania, hiperandrogenizacja, czyli te nadmierne owłosienie, łojotok, łysienie i no, o obrazie jajnika tutaj nie mówimy, no bo to dopiero stwierdzi lekarz. Jakie mogą być przyczyny PCO? To kolejne pytanie. I tutaj myślę, że też już udało mi się chyba we wstępie powiedzieć, że mamy, że jest to schorzenie, które ma podłoże genetyczne, wielogenowe i dodatkowo mamy liczne czynniki, które są spustowe, takie jak czynniki środowiskowe, gdzieś tam dziedziczenie, wpływ środowiska wewnątrzmacicznego na rozwój tego zespołu. Następne pytanie, tutaj pytanie bardziej złożone, więc zaraz powolutku. Co może oznaczać ból jajników? Ginekolodzy rozkładają ręce. Jaki wpływ mają na PCOS tabletki antykoncepcyjne? Chodzi o osobę starającą się o dziecko, od czego przy PCO mogą być częste i długie krwawienia. Wcześniej cykle były od 45 do 200 dni, teraz jest miesiączka po 7 dniach, ostatnio trwała 15 dni. Złożone pytanie, więc postaram się powoli. Co może oznaczać ból jajników? Myślę, że na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Byłoby trzeba zrobić dokładną ocenę, zrobić badanie USG i zastanowić się, skąd ten ból jajników się pojawia. Czy nie jest to endometrioza, czy nie ma jakichś innych czynników strukturalnych na jajniku, które te dolegliwości mogą powodować. Jaki wpływ na PCO mają tabletki antykoncepcyjne? PCOS są jedną z metod leczenia, tabletki antykoncepcyjne są jedną z metod leczenia zespołu policystycznych jajników. Przede wszystkim wyciszają jajnik, czyli nie dochodzi do tworzenia się tych drobnych pęcherzyków, które nie przechodzą rekrutacji, efektem czego w przypadku włączenia tabletki antykoncepcyjnej mamy efekt taki, że spada stężenie wytwarzanych w jajniku androgenów, w efekcie czego mamy poprawę stanu cery, czyli ustąpienie objawów hiperandrogenizacji, ale jest to metoda, którą z reguły stosujemy u pacjentek, które nie planują zachodzenia w ciąży. Rzeczywiście czasami podejmujemy próbę włączenia tabletki antykoncepcyjnej na 2-3 miesiące przed na przykład rozpoczęciem stymulacji jajników, żeby ten jajnik wyciszyć i dopiero na takim jajniku rozpocząć stymulację cyklu. I kolejne pytanie, od czego przy PCO mogą być częste, długie krwawienia? Rzeczywiście pacjentki z PCO mają, głównie dotyczy to pacjentek też tych otyłych, mają, przepraszam, bo te pytania się pojawiają, mają wydłużone krwawienia, co wynika z tego, że mamy przemianę nadmiaru tych androgenów w estrogeny. Dodatkowo u otyłej pacjentki jest ta produkcja estrogenów w tkance tłuszczowej, w efekcie czego mamy przerost endometrium i te grube endometrium i te rozrosty endometrium powodują właśnie długie, obfite miesiączki. Tu chcę jeszcze podkreślić, że PCO jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka endometrium, dlatego
te rozrosty endometrium na podłożu PCO każą nam, żeby u takiej pacjentki, która nie miesiączkuje przy PCO, wywołać tą miesiączkę przynajmniej raz na 3-4 miesiące, aby doszło do tego całkowitego zuszczenia endometrium, bo w ten sposób zmniejszamy ryzyko rozwoju raka. Na kolejne pytanie. Czy PCO może się cofnąć samoczynnie? To znaczy, czy jajniki z pęcherzykami, torbielami mogą się oczyścić i mieć na przykład po 2 latach prawidłową budowę? No i tutaj tak, PCO jest najczęściej jednostką, tak jak powiedziałam, genetyczną, tak? Więc nie dochodzi do samowyleczenia. Rzeczywiście czasem taką diagnozę, jeśli za wcześnie młodej dziewczynie postawimy, o czym już na wstępie wspomniałam, czyli takiej dziewczynie, która weszła w okres miesiączkowania, to rzeczywiście ten obraz jajnika w USG czasem u takich młodych dziewczyn przypomina jajnik policystyczny. I dlatego też taka postawiona wcześniej, za wcześnie diagnoza PCO może spowodować, że po 2 latach mamy już jajnik zupełnie prawidłowy. Jeśli też jest nienasilone PCO, pacjentka urodziła, czyli okres mamy ciąży, okres karmienia piersią, gdzie jajnik nie pracuje, to rzeczywiście ilość tych pęcherzyków zmniejsza się i ten obraz jajnika może wrócić do takiej prawidłowej funkcji i dlatego gdzieś tam po 2 latach, tak jak tu u pacjentki zrobione badanie USG, mogło wykazać budowę prawidłową. Metformina w leczeniu PCO, aktualne wytyczne wskazania. Rzeczywiście tu o tej metforminie troszkę wspomniałam. Jest to lek, który wykorzystujemy w leczeniu PCO, bo wiemy, że z PCO wiąże się insulinooporność. Metformina jest lekiem, który zmniejsza wchłanianie glukozy w jelitach, zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie. Jest to lek, który zmniejsza stężenie insuliny na czczo, a więc w ten sposób reguluje poprzez obniżenie insulinooporności, reguluje pracę jajnika. I jak najbardziej jest to lek, który powinien być pacjentkom włączany do leczenia, bo ułatwia zarówno uzyskanie owulacji w cyklach stymulowanych, a czasem włączenie samej metforminy reguluje pracę jajnika. Jednak chcę podkreślić, że jeśli chcemy stosować ten lek w profilaktyce zaburzeń metabolicznych, z którymi wiąże się PCO, to najnowsze badania pokazują, że znacznie lepsze efekty uzyskamy stosując dietę i wysiłek fizyczny, niż włączając samą metforminę. Czyli też jakby najważniejsza to dieta, tak, i wysiłek, a w drugiej kolejności dołączenie do tego metforminy. Teraz kolejne pytanie. Szanse na poczęcie drogą naturalną przy PCO i insulinooporności. Czy płodność wraca po redukcji tkanki tłuszczowej? No i troszkę tutaj jakby napomknęłam w tym poprzednim pytaniu. Rzeczywiście obserwujemy, że przy utracie redukcji tkanki tłuszczowej, czyli włączeniu diety i włączeniu aktywności fizycznej, co najmniej, jak badania pokazują, 30 minut aktywności dziennie, uzyskujemy ładny powrót cykli owulacyjnych, czyli możliwość powrotu owulacji i zmniejszenia w ten sposób insulinooporności, a także powikłań metabolicznych. Czyli szanse jak najbardziej na poczęcie naturalną drogą przy PCO są. Rzecz jasna, w zależności od tego, jak nasilone mamy PCO i po redukcji tkanki tłuszczowej, jak najbardziej możliwość powrotu cykli naturalnych jest. Kolejne pytanie. AMH ponad 10 świadczy o PCO z wszelkimi badaniami potwierdzającymi. Czy taki poziom tego hormonu powoduje całkowity zanik owulacji, czy jedyną metodą zajścia w ciążę jest in vitro? AMH ponad 10 to bardzo wysokie AMH. AMH, czyli antymilerian hormon, wydzielany jest przez komórki ziarniste występujące w tych pierwotnych pęcherzykach, czyli wiemy, że te AMH powyżej 3,5 może wskazywać na PCO. AMH o wartości 10 jest bardzo wysokie, czyli jak najbardziej świadczy to o zespole policystycznego jajnika. Czy program in vitro jest jedyną szansą? Myślę, że aby odpowiedzieć na to pytanie, tak, to byłoby trzeba rozpocząć przede wszystkim od stymulacji owulacji. Pierwszym takim lekiem, który wykorzystujemy, jest klomifen, czyli przez pacjentki znany jako Kloster Bagot. Kolejnym lekiem jest letrozol. No i trzecią grupą leków są
są gonadotropiny. I dopiero jeśli zobaczymy, że pacjentka jest oporna na klomifen, czyli nie udaje nam się uzyskać owulacji na klomifenie, nie uzyskujemy owulacji na letrozolu, ani jajnik jest oporny na gonadotropiny, to jedyną próbą zajścia, możliwością zajścia w ciąży, rzeczywiście wtedy pozostaje in vitro. Tylko tak naprawdę trzeba wykorzystać inne możliwości, żeby tą jakby radykalną decyzję o programie in vitro podejść. Więc myślę, że to indywidualnie do każdej pacjentki należałoby podejść. Kolejne pytanie. Czy PCO może przyczyniać się przy in vitro do słabszej jakości pobranych komórek? Czy może być ich dużo, ale mało z nich mimo stymulacji będzie nadawało się do zapłodnienia? Tak, rzeczywiście wiemy, że zespół policystycznych jajników ma wpływ na jakość komórki jajowej i czasem u pacjentek z PCO przy stymulacji widzimy to po wykonanej punkcji, czyli z dużej ilości pęcherzyków uzyskujemy małą ilość komórek jajowych, czasem też gorszej jakości zarodki, bo wiemy, że insulinooporność, która towarzyszy zespołowi policystycznych jajników i wysokie androgeny, rzeczywiście mają wpływ na jakość komórki. Kolejne pytanie. Co znaczy bardzo niskie AMH 0,8 mimo stwierdzonego zespołu policystycznych jajników? Czy wpływ może mieć stosowanie antykoncepcji dwuskładnikowej? Rzeczywiście włączenie antykoncepcji dwuskładnikowej wycisza nam jajnik, ale rzadko kiedy z tych wysokich wartości AMH mamy tak duży spadek do 0,8, bo 0,8 to już jest taka ograniczona rezerwa jajnika. Myślę, że tutaj byłoby trzeba zrobić dodatkowe badania, które by wyjaśniły, czy rzeczywiście rozpoznanie zespołu policystycznych jajników jest słusznie było słusznie postawione. Czyli myślę, że tutaj troszkę trudno mi uwierzyć, że przy AMH 0,8 mamy rzeczywiście zespół policystycznego jajnika. No i chyba wskazana byłaby dalsza diagnostyka. Kolejne pytanie. Czy przy PCO miesiączka może być przez rok nieregularna, a po roku bez żadnego leczenia kierunkowego stała się regularna? Czy może PCO zostało błędnie zdiagnozowane? I tu też kwestia, kiedy ten rozpoznanie tego zespołu PCO było postawione, bo tutaj warto powiedzieć, że zaburzenia miesiączkowania i nieregularność miesiączek to nie równa się zespół policystycznych jajników. Mamy też inne zaburzenia endokrynologiczne, które powodują, że miesiączka mogła być nieregularna, czyli zawsze przed postawieniem diagnozy PCO oceniamy m.in. stężenie prolaktyny, oceniamy hormony tarczycy, żeby upewnić się, czy ta nieregularność miesiączkowania to na pewno PCO, czy nie jakiś inny czynnik. Więc myślę, że tutaj wskazane byłyby dalsze badania i pogłębienie tych zaburzeń pod postacią nieregularnych miesiączek, żeby odpowiedzieć, czy rzeczywiście PCO zostało błędnie zdiagnozowane. Jakie badania zrobić w kierunku PCO? No to tu już myślę, że też temat w pewien sposób wyczerpaliśmy. No na pewno AMH jest takim dobrym miernikiem. Stary stosunek LH i FSH, którym też się posiłkujemy. Na pewno poziom testosteronu, kiedy mamy takie podejrzenie. Tu tylko chcę podkreślić, że wysokie poziomy testosteronu powyżej 5 nanomola na litr każą nam nie tylko rozpoznać PCO, ale też wykluczyć inne przyczyny wysokiego testosteronu. I tutaj na pewno trzeba wykluczyć wrodzony przerost nadnerczy i robimy takie hormony jak 17-hydroksyprogesteron. Trzeba wykluczyć guzy wydzielające androgeny, czy też wykluczyć zespół Cushinga, który też temu wysokiemu testosteronowi może towarzyszyć. No i na pewno wykonanie badania USG, które nam odpowie, czy mamy obraz jajnika charakterystyczny dla zespołu policystycznych jajników. Kolejne pytanie. Co w takim razie ze wskaźnikiem AMH, czy w przypadku osób z PCO jest on przydatny w ocenie ich płodności?
I teraz bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście przy PCO mamy wysokie AMH, ale my też dużo wiemy na temat PCO. Wiemy też, że tak jak wcześniej mówiłam, z PCO związana jest niższa jakość komórki jajowej, którą uzyskujemy. I z reguły wysokie AMH, które towarzyszy PCO, daje nam odpowiedź, że rezerwa jajnika jest wysoka, tak? Czyli bo mamy dużo pierwotnych pęcherzyków, z których będą owulacje, tylko pozostaje właśnie kwestia jakości tych komórek, które uzyskujemy, no i cykli owulacyjnych, ale jak najbardziej no, te AMH jest odpowiedzią na rezerwę jajnika, która przy PCO jest wysoka. Czy antykoncepcja zmniejsza objawy tej choroby? Tak, antykoncepcja jest jedną z możliwości leczenia, bo tak jak powiedziałam, wybieramy antykoncepcję ze składnikiem antyandrogennym, czyli wybieramy albo preparaty z octanem cyproteronu, albo z dienogestem, albo drospirenonem, czyli taką tabletkę antykoncepcyjną, w której mamy składnik antyandrogenny, czyli dzięki temu uzyskujemy poprawę cery, uzyskujemy ustąpienie lub zmniejszenie objawów hiperandrogenizacji, a jednocześnie regulujemy cykle, tylko że jest to oczywiście farmakologicznie wyregulowany cykl, który nie ma nic wspólnego z cyklem owulacyjnym, bo my po prostu wywołujemy miesiączkę z odstawienia. Jest to leczenie też tych przerostów endometriów, o którym jakby napomknęłam wcześniej, czyli dzięki tej antykoncepcji nie dochodzi do rozrostu endometrium, które mogą predysponować do rozwoju raka endometrium, czyli jest to też forma zapobiegania i forma też leczenia PCO, no i przede wszystkim ten efekt antyandrogenny, który uzyskujemy. Kolejne pytanie, czy z PCO można zajść w ciąży? O tym też już mówiłam i to podkreślam, pacjentka z PCO jak najbardziej ma możliwość zajścia w ciążę i tu zarówno w zależności od nasilenia PCO. Jeśli ona miesiączkuje, nawet nieregularnie, to raz na jakiś czas zdarza się prawidłowy cykl owulacyjny i można zajść w cyklu naturalnym w ciąży, rzeczywiście jest trudniej jej zajść w taką ciążę. Jeśli te miesiączki zupełnie nie występują, no to jest możliwość stymulacji owulacji, i też taka pacjentka zajdzie w ciążę, no i jako ostateczność program in vitro, które jak też chcę podkreślić, są to bardzo trudne pacjentki w programie in vitro, bo niestety są to pacjentki, które częściej niż inne przy programie in vitro mają zespół hiperstymulacji jajnika z uwagi na dużą odpowiedź jajnika po włączeniu leków stymulacyjnych. Czy PCO mija? To po raz kolejny podkreślam, jest to schorzenie, którego nie możemy wyleczyć. Ma podłoże genetyczne, dlatego też jeśli już uzyskaliśmy tą ciążę, bo najczęściej w gabinecie zjawiają się te pacjentki albo z hiperandrogenizacją, albo które nie mogą zajść w ciążę, to trzeba informować pacjentkę, że ta pacjentka z PCO ma większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, więc najczęściej proponujemy tym pacjentkom, zalecamy wykonanie testu obciążenia glukozą już na początku, czyli do tego 20 tygodnia, a nie w 20-24 jak reszcie pacjentek, czyli w tych pierwszych badaniach nie robimy glukozy na czczo, a test obciążenia. Też trzeba pamiętać o tym, że jak już uzyskamy tą ciążę, to dalej pacjentka pozostaje naszą pacjentką, więc ona ma wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego w przyszłości, insulinooporności, dlatego tym pacjentkom powinno się proponować przynajmniej raz w roku wykonanie glikemii na czczo, a dodatkowo jeśli pacjentka ma BMI powyżej 30 i rozpoznane PCO, zrobienie krzywej cukrowej raz w roku. Też są te pacjentki, u których rozwiną się dyslipidemie, a więc wszelkiego rodzaju powikłania sercowo-naczyniowe, do których może dojść w późniejszym czasie. Czyli tak naprawdę PCO jest zaburzeniem metabolicznym, które mamy i o którym trzeba pamiętać. Jaka jest skuteczność inseminacji przy PCO? No i tutaj inseminacja nie rozwiązuje problemu PCO w żaden sposób. Inseminacja, jeśli rzeczywiście mamy zespół policystycznego jajnika, któremu towarzyszą jakiekolwiek nieprawidłowości, znaczy jakiekolwiek nieprawidłowości z nasieniem, czyli mamy zaburzenia w ruchu plemnika, to rzeczywiście wtedy przy wywołaniu owulacji, wystymulowaniu jajnika
wykonujemy dodatkowo inseminację. Ale inseminacja zupełnie nie jest metodą leczenia zespołu policystycznych jajników i nie zwiększa szansy uzyskania ciąży. Czy przy PCO i wysokim AMH jest szansa na ciążę na drogę inseminacji? No to kolejne te same pytanie. Inseminacja pod warunkiem, że mamy problemy z nasieniem, z wodem, wytryskiem, tak? U pacjenta mamy problem z ruchem i w ten sposób, czy też ze śluzem szyjkowym, to rzeczywiście wykonanie inseminacji w jakiś sposób nam pomoże. No jedno jest ale. Czasem wykorzystujemy do stymulacji owulacji leki takie, jak o których wspomniałam, Clomifen, czyli Clostridioides albo Letrozol. Są to leki, które są antyestrogenami, czyli one działają antyestrogennie na endometrium i antyestrogennie na śluz szyjkowy. I rzeczywiście, jeśli mamy pacjentkę z PCO, u której jest możliwość uzyskania owulacji tylko drogą indukcji Clostridioidem, tak, czyli Clomifenem, i u niej uzyskujemy pęcherzyk, ale temu towarzyszy złej jakości śluz szyjkowy, no to możemy wtedy ewentualnie rozważyć inseminację jako taki dodatkowy czynnik leczenia, ale nie jako sama inseminacja przy leczeniu PCO. Co ze stosowaniem mioinozytolu u pacjentek, które nie planują ciąży w ciągu najbliższych 2 lat? Suplementować od razu, bez względu na plany reprodukcyjne, czy dopiero w okresie starania się o ciążę? I teraz tak, preparaty mioinozytolu, wiemy, badania pokazują, że mioinozytol zmniejsza insulinooporność, czyli jak najbardziej czasem wykorzystujemy ten lek u pacjentek, aby dokonać zmniejszenia insulinooporności. Czyli włączenie tego przed zachodzeniem w ciąży ma taki cel, że czasem pacjentka ładnie na mioinozytol reaguje pod postacią wyregulowania cyklu. Czyli jeśli mioinozytolem uzyskujemy regulację cyklu i zmniejszenie insulinooporności, jak najbardziej może być suplementowany wcześniej niż w okresie starań o ciążę. Czy PCO powinno być leczone przez całe życie, czy tylko podczas starania ciąży? No i myślę, że na to już Państwo znacie wszyscy odpowiedź, że PCO jest jednostką, której nie jesteśmy w stanie wyleczyć. O niej musimy pamiętać cały czas, nie tylko starając się, zachodząc w ciąży, ale też później, ponieważ jest to zaburzenie także metaboliczne, które niesie za sobą dużą ilość powikłań kardiologicznych i endokrynologicznych. Czy lekami można wywołać owulację? Owszem, można. Tak jak powiedziałam, takim lekiem pierwszego wyboru najczęściej jest Clomifen, czyli Clostridioides. Kolejnym lekiem jest Letrozol lub gonadotropiny, którymi staramy się pacjentkom tą owulację wywołać. Jak można poprawić jakość komórek przy PCO? Jakie są szanse zajścia w ciąży dzięki metodzie in vitro, to myślę, że było. Z takich prace pokazują, że włączenie właśnie mioinozytolu, o którym była mowa wcześniej, a także metforminy wpływa na poprawę jakości komórki w PCO. Czasem ta wstawka 2-3-miesięczna antykoncepcji doustnej przed rozpoczęciem stymulacji do in vitro też może zwiększyć, wpłynąć na jakość komórek jajowych. No i szanse na zajście w ciążę jak najbardziej są, tak? I no, myślę, że te szanse też zależne są od wieku pacjentki i od innych czynników, z którymi mamy do czynienia. Od tego, czy mamy tylko problem po stronie PCO, czy dodatkowo są jakieś inne czynniki, takie jak nieprawidłowości w nasieniu i wiek przede wszystkim pacjentki, o której mówimy, dlatego jakby jednego procenta, czy jakiejś tam jednostki procentowej chyba tutaj podać nie można. Jaka minimalna dawka metforminy powinna być stosowana, by była skuteczna? Uważa się za skuteczną dawkę metforminy dawka od 1,5 do 2,5 grama na dobę. Następnie mamy kolejne pytanie. Jeśli jajniki na obrazie USG wyglądają jak policystyczne, mają wiele pęcherzyków, ale nie ma innych objawów typu trądzik, otyłość, a cykle są regularne, AMH na poziomie 4, czy
to, czy możemy mówić o PCO, czy w tej sytuacji jajniki są w stanie się wyciszyć. Myślę, że w tym, opierając się na kryteriach rotterdamskich, o których mówiłam, tu nie można powiedzieć o jajniku policystycznym, bo mają być spełnione 2 z 3 kryteriów, a pacjentka regularnie miesiączkuje i nie ma objawów hiperandrogenizacji. Znaczy warto byłoby tutaj jeszcze sprawdzić frakcję wolnych androgenów, albo przynajmniej poziom całkowitego testosteronu, żeby całkowicie hiperandrogenizacji wykluczyć, no i AMH4, wysoka rezerwa. Rzeczywiście lekko powyżej 3,5, ale my nigdy tych norm całkowicie nie trzymamy się, zawsze patrzymy na pacjentkę jakby całościowo, więc myślę, że dodatkowe badania tutaj byłyby niezbędne do zrobienia. Kolejne pytanie. Moje AMH 3 lata temu wynosiło 3,65, teraz wynosi 25. Czy w tym przypadku oznacza to, że PCO pojawiło się dopiero w tym roku? Leczę się od 7 lat i nikt wcześniej nie stwierdził u mnie PCO. Czy jest to możliwe, że w tak krótkim czasie tak bardzo wzrosło? No jest to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo duży wzrost. Myślę, że tak jak powiedziałam, jest to czynnik genetyczny, ale są pewne czynniki spustowe, które wywołują, że PCO w danym momencie się gdzieś tam ujawni. Ważne jest to, czy poza tym PCO, co się dalej dzieje u pacjentki, tak? Czy pacjentka nadal regularnie miesiączkuje? Myślę, że ten na pewno AMH jest do powtórzenia, bo ta wartość 25 taka jest rzeczywiście bardzo wysoka, czyli tu sugerowałabym powtórzenie wyniku AMH. Rzeczywiście też jest ważne to, tu pacjentka leczy się od 7 lat, bo chciałam jeszcze powiedzieć, że być może jest to pacjentka, która gdzieś tam za wcześnie była diagnozowana, ale nie, bo na pewno miesiączkuje już dłuższy okres czasu. Myślę, że te AMH jest do powtórzenia, no i byłoby trzeba zrobić dodatkowe badania, łącznie z badaniem USG. Jakiej jakości są komórki jajowe kobiety z PCO podczas stymulacji do in vitro? Czy mogą być gorsze jakości mimo stymulacji? Tu już odpowiedziałam, że rzeczywiście obserwujemy gorszej jakości komórki, co się objawia tym też między innymi, że mamy czasem dużo pęcherzyków, ale uzyskujemy po punkcji małą ilość komórek jajowych, a z tych komórek obserwujemy słabej jakości zarodki albo małą ilość zarodków, czyli rzeczywiście PCO na jakość komórki jajowej wpływa, o czym wcześniej mówiłam. Puste jajo płodowe PCO. No i teraz tutaj wiemy, że przy PCO jest większe ryzyko poronienia, tylko puste jajo płodowe uważa się, że jest zaburzeniem genetycznym. Czyli tu doszło do nieprawidłowości genetycznych, które spowodowały brak tkanek zarodka i stąd obraz pustego jaja płodowego. I chyba bym nie łączyła pustego jaja płodowego z PCO, bo rzeczywiście gdybyśmy mieli poronienie chybione, to wiemy, że ono częściej występuje, czyli zatrzymanie prawidłowego rozwoju prawidłowej ciąży. Rzeczywiście PCO predysponuje, puste jajo płodowe to raczej genetyka, do której dochodzi gdzieś tam spontanicznie, ewentualnie jakieś nieprawidłowości genetyczne, które mamy, tak? I tu ewentualnie ocena kariotypu. My z reguły genetyczną ocenę kariotypu proponujemy pacjentom po 2 albo 3 poronieniach, tak? Gdzieś tam są wytyczne amerykańskie, które przy pustym jaju płodowym zalecają pacjentce kariotyp po pierwszej takiej nieudanej ciąży. Ile można być stymulowanym przez Ovitrel? Lekarz już dość dłuższy czas mnie stymuluje w ten sposób, ale bez efektu. Nie proponuje innych metod. Dlaczego? Oraz czy przyjmując Inofem mam szansę zajść w ciążę? Sprawdzałam, że Inofen jest lekiem wskazanym szczególnie przy PCO. Tutaj tak, stymulacja Ovitrel, jakby nie chcę wypowiadać się na temat stosowanego tutaj leczenia, bo nie wiem, jak też ta stymulacja jest prowadzona, jak to wygląda, czy cykle są owulacyjne, jak rośnie pęcherzyk. Druga kwestia jest oczywiście zawsze gdzieś innych przyczyn, jeśli cykle są owulacyjne i uzyskuje pani owulację przy stymulacji przez lekarza, to chyba warto tutaj pomyśleć o innych przyczynach,
kwestia, czy było badane nasienie, kwestia, czy była robiona drożność jajowodów, więc jakby w to leczenie tutaj chyba trudno mi jest się wypowiedzieć, jeśli nie znam pacjentki, czy przyjmując Sinofen mam szansę zajść w ciążę. Rzeczywiście wiemy, że preparaty inozytolu, czyli o czym mioinozytol, o czym mówiłam wcześniej, one zmniejszają insulinooporność, obniżają poziom androgenów i umożliwiają uzyskanie cykli owulacyjnych, czyli jak najbardziej stosując Sinofen mamy możliwość uzyskania owulacyjnych cykli, a więc tym samym zajścia w ciążę. Częste nieprzyjemne zapachy z bielizny i pochwy mogą uniemożliwiać zajście w ciąży przy PCO. Jak to leczyć? No chyba podstawowa rzecz to trzeba zrobić posiew z pochwy i sprawdzić, czy nie mamy jakiejś towarzyszącej infekcji, która przede wszystkim zawsze wymaga leczenia, nie tylko w przypadku PCO. Czy otyłość może nasilać PCO? Jak najbardziej tak. Wiemy, że wysokie BMI i otyłość nasila objawy PCO i stąd też pierwszą zawsze taką rekomendacją ze strony lekarza jest zmniejszenie masy ciała, czyli próba włączenia tej diety, włączenia wysiłku fizycznego, bo nawet niewielka strata masy ciała powoduje i umożliwia powrót cykli jako cykle owulacyjne, a jeśli wraca nam owulacja, czyli prawidłowa funkcja jajnika, to spłada nam stężenie androgenów i spada nam też insulinooporność. A sama otyłość jak najbardziej objawy PCO może nasilać. Między innymi, tak jak już wcześniej wspomniałam, u tych otyłych pacjentek my częściej mamy te krwotoczne, obfite krwawienia, przyrosty endometrium, czyli leczenie otyłości to podstawa w leczeniu PCO. A co jeśli jest PCO i jest wysoki cholesterol? No to jest kwestia, też wiemy, że PCO predysponuje do rozwoju hiperlipidemii, czyli jak najbardziej wysoki cholesterol powinien być leczony i tutaj głównie leczeniem hipercholesterolami już my ginekolodzy się nie zajmujemy, z reguły odsyłam pacjentów do lekarzy pierwszej POZ-u albo internistów, którzy dodatkowo tą hipercholesterolemię jak najbardziej powinni leczyć. Czy zawsze przy PCO występuje insulinooporność, czy samo badanie USG można stwierdzić PCO? No nie, bo jakby to, co Państwu jakby starałam się uzmysłowić, aby rozpoznać zespół policystycznych jajników, potrzebne są dwa z trzech kryteriów, czyli samo obraz jajnika PCO nie oznacza, że my mamy zespół policystycznych jajników. Do tego musi być stwierdzony hiperandrogenizm i zaburzenia miesiączkowania i to po raz ponowny podkreślam. No i bardzo często, no niestety przy PCO insulinooporność także przy pełnoobjawowym PCO występuje, nie przy obrazie jajnika PCO tylko. Czy na podstawie tylko USG można stwierdzić tą chorobę? No i po raz ponowny jakby powtarzam, że nie. USG nie, w samym USG nie jesteśmy w stanie stwierdzić tej choroby. Widzimy tylko obraz jajnika, ale żeby mówić o zespole, to jest to całokształt większej ilości elementów tej hiperandrogenizacji zaburzeń miesiączkowania. Czy przy tej chorobie zwiększona jest prolaktyna i występuje insulinooporność? Insulinooporność jak najbardziej, już powtarzam po raz kolejny, tak. Czy zwiększona prolaktyna? Czasem rzeczywiście widzimy, że przy PCO mamy podwyższone poziomy nieznacznie prolaktyny, ale wysoka prolaktyna nie jest związana z PCO, dlatego to, co powiedziałam na wstępie, jak mamy zaburzenia miesiączkowania, to trzeba wykluczyć hiperprolaktynemię, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zaburzenia miesiączkowania nie są wynikiem wysokiej prolaktyny. Czy przy PCO trzeba brać leki, czy wystarczy tylko dieta? Mój lekarz zlecił dietę. Dieta jest pierwszym sposobem leczenia PCO, czyli zaczynamy od diety. Jeśli mimo utraty masy ciała, a czasem tu chcę podkreślić, pacjentce z PCO jest trudno zrzucić zbędne kilogramy, czasem kiedy dieta jest niewystarczająca,
Dopiero wtedy wkraczamy z lekami, no i tutaj między innymi włączenie metformin. Tu jeszcze raz powtórzę, że badania pokazują, że większy efekt, jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy i zaburzeń takich jak nieprawidłowy cholesterol, powikłania sercowe, miażdżycowe, lepszy efekt uzyskujemy z diety i ćwiczeń niż z włączenia metforminy, więc myślę, że tu działania lekarza jak najbardziej zasadne, że zaczął od diety. Czy objawem PCO mogą być plamienia zamiast miesiączki? Nie, myślę, że tu jest inna przyczyna tych plamień, no i trzeba chyba zrobić dokładne badanie USG, żeby stwierdzić, jaka przyczyna jest występującego plamienia. Czy wynik ANH może być inny każdego miesiąca? Jest to wynik, który jest zmienny. Nie ma tak, że jest on stały, ale z reguły te wahania, jeśli chodzi o wartość AMH, jest zmienny, ale nie zmienia się na przykład z 3 na 8, z 8 na 7. Mniej więcej są to wartości po przecinku, które gdzieś tam obserwujemy. Widzę, że większej ilości pytań nie ma. No, mam nadzieję, że chociaż część Państwa pytań i gdzieś tam potrzeb na wiedzę o PCO wyczerpałam. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili dzisiejszy wieczór na to, żeby obejrzeć nasz live. No i oczywiście, jeśli potrzebujecie Państwo pomocy, albo potrzebna jest konsultacja, to zapraszamy do naszej kliniki, do kliniki Bocian. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.